Jesteśmy ponownie w stacji doświadczalnej w Głubczycach. Ponownie będziemy pytali o soję. Ostatnio pod filmem było bardzo dużo pytań, komentarzy i dopytamy dzisiaj szczegóły. No ale co, jakie szczegóły? Przede wszystkim poszukamy odpowiedzi na... Stop. Jesteśmy zbyt blisko Czech, żeby używać słowa szukam. Wygooglujcie sobie, co po czesku znaczy i nie szukam. Piszcie tego w komentarzach. Chodźcie. Chodźcie do Marty. Chodź, poszukamy Marty. Zaczynasz, ja zaczynam. Wszystko jedno. No, może to... dobra. Właśnie bez słabszego ogniwa, no. No jedziesz. Dobra. Jesteśmy już na polu, jest z nami pani dyrektor, pani Marta Bednarczyk. Dzień dobry, witam. Od pani Marty dowiemy się wszystkiego o soi, co nas interesuje. Ale no zwróć uwagę. Ja mam zwrócić uwagę. Że soja lubi ciepła, pani dyrektor, w kurtce. A to już trzeci dzień czerwca, coś jest nie tak. No i właśnie pytanie, jak to się przekłada też na soję? Możemy o tym też powiedzieć? Też powinniśmy. Jasne. No w tym roku mamy rzeczywiście niekorzystne warunki do uprawy soi. Soja dopiero zasiana została 28 kwietnia. I wschody jednak były troszeczkę przedłużone ze względu na panującą temperaturę i brak opadów przede wszystkim, bo w kwietniu mieliśmy tylko 7,5 mm, także 7,5 litra spadło nam za cały miesiąc wegetacji. Mega mało. Tak. Jeżeli chodzi o maj, to 30 parę litrów też jest bardzo mało. W stosunku do wielolecia te opady już są jak dotychczas mniejsze o 100 litrów praktycznie. Jest bardzo duża różnica. Bardzo duża różnica, tak jest. Ale no to trzeba zacząć od tego, jak ta soja sobie radzi. Czyli jest tutaj siew i pytania od naszych widzów o to, czy gołębie sprawiały tutaj też duży problem, jeżeli chodzi o wyjadanie. Oczywiście, jak w całej Polsce. Jak sobie z tym radziliście? Jak sobie z tym radziliście? Także, no, mieliśmy jastrzębia, ale no, prawdziwego jastrzębia, który tutaj polował nam na myszy, bo też mamy zatrzęsienie myszy. Ale stawialiśmy też maszty z drapieżnikami i to jest jak na razie dość skuteczna metoda, gdyż gołębie boją się większych ptaków i nie przylatują tak na pole. Czy to są takie były atrapy? Czy... Atrapy. Tak, takie latawce. Ale... Aha, dobra, bo myślałem, że może takie tyczki jak u Sławka. Pamiętasz? No. Sławek też to jest ten sposób. To jest na takim maszcie i na wierzchu lata. Trzymaj. Kwiatki mi dajesz? Proszę, jak masz kobietę na nagraniu, to możesz korzystać. Kwiat, teraz narwę haberków. No dobra, czyli co, mieliśmy problem, ale co, ze schodami ogólnie były w tym roku problemy? Schody były ze względu na panujące temperatury w maju, bo maj był bardzo zimnym miesiącem. W stosunku do wielolecia prawie o 3 stopnie temperatura była niższa, do ubiegłego dziesięciolecia, także no, schody były wydłużone, wiadomo, troszeczkę ucierpiała na tym soja, ale w rezultacie dostała trochę tej wilgoci i poradziła sobie dość nieźle, także... Ale nierówne są wschody, jeśli chodzi o wschody. Tam jest gęściejsza dalej niż tak, znajdujemy się teraz przy doświadczeniu z gęstością wysiewu. No i to też będzie takie pytanie. Sądzę, że tutaj już jako czwarty rok jesteście w stanie już powiedzieć wasze obserwacje właśnie odnośnie tej gęstości, bo myśmy poruszali ten temat, ale to jeszcze nie był ten etap, na którym jesteście teraz. Jak lepiej siać? Mniej czy więcej? Ja powiem tak, jesteśmy po 3-letnim cyklu badań nad 9 odmianami soi. No i badamy tutaj od 30 sztuk na metr kwadratowy do 60 sztuk. 30, bardzo mało, tak? Bardzo mało, tak, ale porównując plony są mniej więcej zbliżone do 60. Wiadomo, im większa gęstość, ten plon rośnie, ale bardzo nieznacznie. Natomiast biorąc pod uwagę ceny materiału siewnego, to są kolosalne różnice. No właśnie. Jeżeli chodzi o ten cykl 3-letni, który zakończyliśmy, to najoptymalniejszy jest wysiew 45 sztuk na metr kwadratowy. 30 sztuk jest jednak troszeczkę za mało i ze względu nawet na to, że występują właśnie naloty gołębi, także 30 sztuk jest dość ryzykownym posunięciem, ale 45 sztuk jest w zupełności wystarczające, choć dla niektórych odmian jednak 60 było bardziej optymalne. Dlatego warto korzystać z tych naszych wyników, gdyż kontynuujemy te doświadczenia na innej kolekcji odmian. Także można sobie wtedy dobrać odpowiednią odmianę do uprawy u siebie na polu. No pytasz, no nie dam ci wejść słowo, bo mnie cały czas to interesuje. Jeżeli mam mniej roślin na metrze, to od razu ta
to pokrycie tego pola jest mniejsze. Jak się to przekłada na presję chwastów? Bo tutaj to myślę... No, to samo chcieliśmy spytać. No, jeżeli chodzi o zmniejszanie normy wysiewu, to wiadomo, że dostępność do chwastów przy tej najniższej obsadzie będzie lepsza, także zostaną skuteczniej zwalczane. Do tej pory stosowaliśmy tutaj posiewnie Proman z Komandem i jak widać, no, ta presja chwastów jest niewielka, zarówno na tych mniejszych gęstościach, jak i na tych troszeczkę większych, bo aktualnie jesteśmy na poletkach z wysiewem 45 sztuk na metr kwadratowy. Czyli te optymalne. Te optymalne, takie, które zalecałabym do wysiewu dla poszczególnych odmian, tak podkreślam, dlatego warto skorzystać z tych naszych dotychczasowych 3-letnich wyników i sprawdzić sobie, które odmiany, dla których odmian wystarczający jest ten mniejszy wysiew. O to jeszcze wypytamy, tak? Tylko że ja zostanę tutaj przy tej normie wysiewu, no bo wszystko ma swoje wady i zalety. Także jak jest gęstszy siew, to w czym te rośliny są może bardziej, są jakieś korelacje między nimi, bardziej rywalizują, bądź coś się dzieje takiego, że one gorzej plonują albo nie dają takiego efektu, jaki byśmy zakładali, że jest przy tym większym wysiewie. Zakładając, że firmy nasienne zalecają około 60. Około 60-70 sztuk nawet tak. Zalecają, także my schodzimy ku temu, żeby jednak obniżyć tą obsadę, tą normę wysiewu. Jeżeli chodzi o różnicę między właśnie wysiewem 30-45 a 60, owszem, są różnice. Pierwsze, wysokość roślin. O. Im roślina gęściej siana, tym bardziej ciągnie ku światłu. Także rośliny są wyższe, a tym samym tak jest, osadzają wyżej pierwsze strąki, także jest minimalnie różnica. Przy niektórych odmianach ta różnica była niewielka, tam rzędu dziesiątych, części dziesiętnych, ale przy niektórych odmianach wychodziło nawet 2 cm. Także to jest jakaś tam różnica dość istotna. Natomiast jeżeli chodzi o ilość strąków, ilość rozgałęzień, rośliny rzadziej mają tendencję do tworzenia bocznych rozgałęzień. Także tworzą ich znacznie więcej niż przy wysiewie 60 sztuk na metr kwadratowy, co się przekłada też na plon. Dlatego ten plon niewiele różni się od wysiewu tego, które zalecają firmy. A jak chcecie zobaczyć jeszcze raz, to cofniemy się do tego, co wyrywaliśmy na tamtym polu właśnie w stacji doświadczalnej w zeszłym roku. Tak jak to wyglądała ta roślina, bo jej rozmiary były przede wszystkim imponujące. Po roślinek wyrywanych, to wykopałem dwie, macie w ręku. 28 kwietnia? Się? Tak jest, tak? 28 kwietnia. I co, są brodawki już? Pierwszy liść trójdzielny na roślinie, zalążek drugiego i niestety brodawek nie ma, nie ze ma. Względu na chłody. Zimno. I tak jest. I zastosowanie tej startowej dawki azotu, żeby troszeczkę podgonić tą soję. No i to jednak opóźniło brodawkowanie. I tu się zatrzymujemy, bo to jest najczęściej zadawane pytanie. Dajemy azot? Jaki azot, w jakiej dawce i kiedy? I czy w ogóle dajemy? To wszystko zależy... Na godzinną odpowiedź właśnie zadałeś pytanie, tak? W trzech słowach poproszę. To wszystko zależy od warunków, jakie panują na wiosnę. Przede wszystkim, jeżeli jest właśnie zimna, chłodna, wiosna, to dajemy. Tak, żeby pobudzić tą roślinę do wzrostu. Ile? 30 w zupełności wystarczy. W jakiej formie? My dajemy w formie RSM-u, także to nam się najbardziej sprawdza tutaj. I jeszcze tu od razu, zanim Kamil zadasz jakieś swoje pytanie, czy to prawda, że danie tego azotu powoduje, że my ją jakby troszkę wybujamy, na zasadzie, że podbijamy ten strąg do góry? Bo taka opinia funkcjonuje wśród rolników, że jeżeli damy azot, to podbijemy roślinę do góry i ten pierwszy strąg jest wyżej, łatwiej go wtedy podebrać. No wiadomo, tak? Że roślina pójdzie delikatnie do góry, ale to nie są nie wiadomo jakie wysokości. Także... Wydaje mi się, że to tutaj są też ważne cechy odmianowe. Czy mam rację, czy nie? Oczywiście. Wszystko zależy od odmiany. Genotypu, także tu jest właśnie dość istotne, żeby przebadać szereg odmian i stwierdzić, jak ona reaguje na zmniejszenie czy też zwiększenie ilości wysiewu, bo są odmiany, które na przykład nie tworzą tyle rozgałęzień, co pozostałe. No i ten plon jest praktycznie, wiadomo, na 30 sztukach jest o wiele mniejszy niż przy zwiększonych gęstościach wysiewu, ale zaś są odmiany, które plonują o wiele lepiej, gdyż tworzą te boczne rozgałęzienia, przez to o wiele więcej strągów i przez to wiele nasion.
I o czym trzeba pamiętać i z czego moim zdaniem powinni wszyscy korzystać, świadomie zaglądać przed zakupem, nie wzorować się tylko i wyłącznie na tym, nie sugerować się tylko i wyłącznie na tym, co mówi sprzedawca, tylko jeszcze ewentualnie sobie to po prostu sprawdzić. Wasza ciężka praca polega na tym, że wy w konkretnych miejscach, nie dość, że w głównej siedzibie stacji, w której na przykład dzisiaj jesteśmy na polach, macie jeszcze inne stacje w Polsce, których naprawdę jest dużo i w ten sposób opracowujecie, które odmiany soi będą rekomendowane dla danego regionu. Gdzie szukać to jest, tych wyników? Właśnie trzeba to znaleźć i gdzie tego szukać i jak z tego korzystać. Mhm. Wyniki dotychczasowych badań możemy znaleźć na naszej stronie internetowej, jak także na stronie internetowej Coboru. Także zachęcam do śledzenia aktualnych wyników. Link na pewno umieścimy pod filmem, żeby każdy mógł sprawdzić. Zaglądajcie, bo to, że odmiana X jest dobra na Pomorzu, to nie znaczy, że będzie dobra załóżmy na A jak już tam będziecie grzebać, to pamiętajcie o... Subie. A, subie. Dzwoneczku, łapce w górę i udostępniajcie dalej. I co tam było? Gdzie te wyniki? No, na stronie Coboru. Zawił. Chciałem się dopytać jeszcze, co zostało do zrobienia? Bo soja tak naprawdę nie jest czasochłonna i chyba już większość prac wykonana. Tak jest. Został nam ostatni zabieg herbicydowy, drugi. Będziemy go wykonywać teraz już niebawem w fazie pierwszych liści trójdzielnych, gdyż to jest najoptymalniejszy termin do wykonania. Soja wtedy najmniej cierpi, także pierwszy wykonany bezpośrednio po siewie i teraz w fazie pierwszego doczyszczający liście, drugiego taki. Trójdzielnego. No i ochrona jeszcze. Pamiętam w zeszłym roku ten taki piękny motylek, a dokładnie jego gąsienica robiła niesamowite. Całka osetnik, tak jest. Narobiła nam troszeczkę szkód. No, pole wyglądało jak po opadach gradu delikatnych, także też nie problem. Wystarczy w odpowiednim momencie zauważyć gąsienicę i zwalczyć oczywiście preparatami chemicznymi. Z tego co pamiętam, to ta soja dosyć też ładnie się regenerowała po tym oczywiście. Później. Tak, ładnie się tak, odbudowała tak. Po tygodniu i nie było, nie było w ogóle widocznych oznak. Ja zaspokoiłem swoją ciekawość. Masz jakieś pytania? Mam nadzieję, że wasza ciekawość również została zaspokojona. Jeżeli nie, no to napiszcie w komentarzach, jakie pytania jeszcze mamy zadać w temacie soi, nie tylko. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dziękujemy. A tu na pewno przyjedziemy za rok. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.